Cześć, 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 witam Was serdecznie. Na początku powiedzcie, jak Wam się podoba troszeczkę taka zmiana wystroju. Myślę, że pod odcinki coś takiego będziemy. Dobra, ale teraz zajmiemy się szybciutko, bo znalazłem takie okienko, gdzie mogę nagrać i wrzucić Wam filmik, więc to jest takie na szybciutko. Cały dzień troszeczkę dzisiaj zbierałem właśnie te wygrane i tych. Jest właśnie ten challenge Balon Festival. Powiem, że jest bardzo szalony, bardzo mi się podoba. Uwielbiam takie wyzwania. Tym bardziej, że jest naprawdę przednia zabawa. No i na pewno dużo pytań zadajecie, jakim deckiem grać. Ja tutaj wziąłem też od, już nie pamiętam ode mnie z klanu, kto to był, ale serdecznie pozdrawiam. I wziąłem sobie właśnie ten deck. I powiem Wam, że gra się nim nieźle, chociaż spotykałem też deck, który mógłbym jeszcze za drugim razem skorzystać, ale zobaczcie, 3 do 0, 2 do 1, tutaj spotkałem właśnie ten deck Joker jakiś z Korei, też był nawet dosyć fajny, ale zobaczcie, 3, 3 do 2 i tutaj właśnie o tym myślałem decku, że ten deck z Mega Knightem tutaj to też daje radę, naprawdę daje radę, i więc jest co testować. Myślę, że coś może Wam się przyda z tych dwóch decków, gdzie ja przegrałem, albo mój deck. No i aha, oczywiście jeszcze muszę pokazać, że bez Path Royala, że to idzie za pierwszym razem, że jeszcze właśnie tutaj to jest ten 2x2 testowałem, więc nie było jeszcze powtórki właśnie tego, bo i gramy ostatnią wygraną tym deckiem na live, mam nadzieję, tutaj na żywo na odcinku. Mam nadzieję, że się spodoba. Łapeczkę, subskrypcję i lecimy. Dobra, trzymajcie kciuki. Bo nigdy mi się na odcinkach nie udawało. Za bardzo mi się nie udaje na odcinkach. Dobra, ale zobaczymy teraz tak. Balon już sobie leci spokojnie. Wypuszczę osłonę balonowi. Postaci właśnie. Dobra, ale teraz jeszcze tak zrobimy. Tego balona tutaj trzeba zaraz będzie zdjąć. Oj, Magic Archera ma, ale dobra, udało się to zdjąć. Teraz musimy teraz tak wybronić. Złapię tego balona. Nie złapałem tego balona. Ojej, ale faila zrobiłem. Ale fail poszedł. Niesamowite, jeszcze ma Inferno Towera. To będzie się tutaj ciężko przebijać. Ale faila zrobiłem. Ale tutaj. No to mam już przegraną na pewno na odcinku, bo to będzie ciężko tutaj odrabiać. Dobra, wypuścimy tutaj teraz tak, wypuścimy tu Valkyrie, Magic Exe i Magic. Właśnie wszystko strzelające tutaj na obronę jest bardzo potrzebne. Dobra, mam wieżę na pewno. Teraz muszę tutaj się skupić na obronie tego. To już lecą. Muszę się skupić, bo mam dwie wieże mocno poobijane. Trzeba się teraz skupić. Dobra. Będziemy się teraz koncentrować tutaj na tych dwóch balonach. Dobra, odciągniemy ten, mam nadzieję, ale się tamten fail wtedy nie udał, szkoda. Dobra, on tu jeszcze klonem próbował grać, cwaniak. On tu jeszcze klonem. Dobra, trzeba tą tutaj wieżę też pilnować. Dobra, te moje balony tam zaraz dojdą. On ma jeszcze tam bacy. Nie. Nie bacy. Dobra, udało się te bacy zdjąć, ok. Ale on też mi wieżę zdejmuje, niestety. Muszę teraz się zasłonić. Dobra, zasłaniamy się. Musimy lecieć na 3. Bo jeżeli nie polecę teraz na 3, to się nie uda, ale zobaczyło, dobra. Wybroniłem to elegancko. Bravissimo powpik, bravissimo powpik. Mam nadzieję, że się nagrywało to. Trzeba to było uwierzyć. Więc jak widzicie, nie poddawajcie się, bo ten deck jest dobry. Tylko ja też już zwątpiłem w siebie. Emotka odebrana za chwilę będzie. Więc
Polecam, naprawdę polecam wam ten deck, sobie przetestujcie, a jak nie, to sobie tam jeszcze cofnijcie odcinek i tam były dwie walki, gdzie przegrałem i te deki też myślę wam się sprawdzą. Postaram się w ogóle dać w opisie filmu link do tego deku, więc życzę wam powodzenia, piszcie w komentarzach, jak wam się udaje, czy za pierwszym razem, czy z Pass Royalem, nieważne, czy z Pass Royalem powtarzacie, czy nie, piszcie po prostu prawdę, to co wam się udaje. Trzymajcie się, zmykam do swoich zajęć.